On żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zabrać wszystkie narody i języki. Przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszystkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci na koniach, na wozach, na lektykach i na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jeruzalem, mówi Pan. Podobnie jak Izraelici przynoszą swą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów, mówi Pan. Oto Słowo Boże. Całemu światu głoście Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was, jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich:
usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam, lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa, siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto ostatni będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, każdego roku miliony turystów zdążają do Wieliczki, by zobaczyć kopalnię soli. I większość z nich wybiera trasę turystyczną i nawet nie wie, że istnieje druga, górnicza. I kiedy idzie się tą turystyczną, jest ona wycackana, wymuskana, z miejscami gastronomicznymi, pamiątkami, niemalże sterylna, czysta, jakby przed chwilą ktoś posprzątał, dobrze oświetlona, ale przede wszystkim łatwa do pokonania. Natomiast kiedy człowiek wybiera się na tę drugą górniczą, dostaje najpierw kombinezon, bo można się tam pobrudzić i to mocno. Dostaje lampkę czołówkę, bo nie ma tam żadnego oświetlenia i można tam doświadczyć w jednej z komór absolutnych ciemności, do których oczy nie są w stanie się przyzwyczaić. Otrzymuje czujnik metanu, aby, jak to w kopalni bywa, rzeczywiście nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. I czasem trzeba się pochylić, czasami nawet przeczołgać w tym kombinezonie przez wąski i niski korytarz, ale choć ta trasa jest trudniejsza, to jest znacznie ciekawsza, bo są tam zadania, wyzwania do zrobienia, czy to samodzielnie, czy to we współpracy z innymi uczestnikami. I ktoś mógłby zapytać, ale po co dzisiaj w kontekście tej Ewangelii mówić o tych dwóch trasach w Wieliczce? Dlatego, że jest to dobre porównanie do tego, o czym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Bo przecież pytają ludzie Jezusa: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Ilu ludzi? Jak? W jaki sposób? Kto się tam dostanie? Kto ma zagwarantowany bilet? Kto tak naprawdę będzie po twojej prawej lub lewej stronie, używając słów uczniów z innego fragmentu Ewangelii? A tymczasem Jezus w Ewangelii dziś mówi nam, abyśmy zaprzestali tych ludzkich kalkulacji, tych ludzkich wyliczanek, bo one nic nie dają. Byśmy nie zastanawiali się, nie planowali, nie patrzyli na innych, myśląc, czy to ja, czy inni zostaną zbawieni. Byśmy czasami innych nie wytykali palcami, mówiąc, że to my po ludzku wskazujemy ich na potępienie, na piekło. Jezus dzisiaj mówi nam o działaniu, nie o myśleniu, planowaniu, wyliczaniu, ale o działaniu, bo mówi do nas: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam,
będzie chciało wejść, a nie zdołają. I na tej drodze mamy zakładać kombinezon Bożej łaski, by przez te drzwi móc się przecisnąć. Znakiem tego jest namaszczenie w sakramencie chrztu i bierzmowania, które z jednej strony ma nam dać moc, by przecisnąć się przez tę wąską bramę, przez te ciasne drzwi do Królestwa Niebieskiego, ale z drugiej strony, jak to jest w wypadku tych, którzy ćwiczą zapasy, kiedy posmaruje się ciało oliwą, to wtedy łatwiej jest się wyślizgnąć z rąk przeciwnika. I to namaszczenie w czasie chrztu i bierzmowania mówi, że ta Boża moc, ten kombinezon Bożej łaski jest nam dany również po to, abyśmy wyślizgnęli się ze zła, z grzechu, z tego, co nam zagraża. I dalej Jezus dziś w Ewangelii mówi nam o działaniu, byśmy podążali tą wąską, wymagającą trudu drogą, a nie jedynie drogą naszych deklaracji, zapewnień, słów. Bo przecież możemy usłyszeć, wołając kiedyś: Panie, otwórz nam, nie wiem, skąd jesteście. I wtedy będziemy wołali: przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Ale to nie wystarczy, bo możemy usłyszeć: odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Drodzy bracia i siostry, Bóg wskazuje nam ciasne drzwi, wąską drogę do zbawienia. Daje nam mapę i drogowskazy, byśmy na różnych chodnikach naszego życia się nie pogubili. Daje nam w tym codziennym życiu lampę, czołówkę w postaci Bożego Słowa, aby ono rozświetliło nasze ciemności nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że są one absolutne. On daje nam czujnik metanu grzechu, by ten grzech nas nie udusił, nie spowodował naszej śmierci. Ale potrzeba dwóch rzeczy. Najpierw potrzeba, abyśmy pozwolili Bogu się formować, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków, i byśmy przyjęli Jego napomnienia. Jednym słowem, byśmy dali się Bogu ociosać, a artysta może wyrzeźbić tylko piękne rzeczy wtedy, kiedy materiał, w którym rzeźbi, poddaje się Jego działaniu. I jeśli chcemy, aby Bóg wyrzeźbił w nas piękne rzeczy, jak te solne bryły w kopalni w Wieliczce, to potrzeba, abyśmy poddali się temu formowaniu. I druga rzecz, korzystając z Bożej pomocy, nawet kiedy nam coś nie wychodzi, nie mamy się poddawać. Jak mówi nam autor listu do Hebrajczyków, nie mamy upadać na duchu, mamy wyciągnąć wyprostowane ręce i osłabłe kolana i wtedy nie zbłądzimy. Wtedy rzeczywiście będziemy bezpieczni i doświadczymy, że choć ta droga Ewangelii jest drogą wymagającą, ciasną bramą i drzwiami, to jednak warto przez nie się przecisnąć po to, aby być szczęśliwym. Amen. Wierzę w jednego Boga. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzone, niestworzone, współistotnych Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również.